Turystyczna przyszłość Gór Opawskich, ale i spotkania z mieszkańcami. To będą tematy rozmowy dnia. Małgorzata Lis-Skupińska, witam Państwa. A moimi Państwa gościem jest pani Katarzyna Czochara, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór. Witam wszystkich Państwa. Tak, zacznijmy od tematu, o którym mówimy już od dawna, chociaż właściwie geneza to kilkanaście lat. Pomysł na kolejkę linową w Górach Opawskich. W tamtym tygodniu był u nas minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk. Odbyły się spotkania. Pani w tym uczestniczyła? Tak, pan minister w spotkaniu uczestniczył online. Natomiast odbyło się w Pokrzywnej rzeczywiście spotkanie z mojej inicjatywy z panem prezesem Polskich Kolei Linowych. Był też pełnomocnik do spraw inwestycji również kolei linowych. I rozmowy dotyczyły właśnie powstania takiej kolejki na terenie Gór Opaskich. No nie ukrywam, że ten temat był takim tematem bardzo, można powiedzieć, gorącym. Około nawet 20 lat wtedy stworzyło się takie stowarzyszenie lokalnych przedsiębiorców, których zamiarem było pobudzenie tego naszego regionu Gór Opaskich. Wtedy to się nie udało. Mam nadzieję, że tym razem wszystko pójdzie dobrze, że ta tak potrzebna inwestycja, bo to naprawdę byłby ogromny impuls dla naszego regionu, będzie możliwa do realizacji. Nie jest to łatwe zadanie. W spotkaniu uczestniczył pan burmistrz Głuchołaz, pan Sambor, który przedstawiał kwestie dotyczące studium gminnego, czy też planu zagospodarowania gminnego. Oczywiście te ważne elementy musiałyby się w tych dokumentach znaleźć, jak i również kwestie dotyczące dokumentacji środowiskowej. W tym spotkaniu również uczestniczył pan nadleśniczy z Nadleśnictwa Prudnik. Dlaczego? Dlatego, że te tereny są własnością lasów państwowych. Również w tym spotkaniu uczestniczył pan starosta powiatu nyskiego Andrzej Kruczkiewicz. Można powiedzieć, że wszystkie osoby, które uczestniczyły w tym spotkaniu, są bardzo mocno zainteresowane tym, aby rzeczywiście taka kolej linowa, gondolowa, czyli bardziej ukierunkowana na podziwianie krajobrazów, nie miałoby to na celu budowanie stoku narciarskiego, dlatego że zbyt wysokie temperatury, jakie mamy, no jednak nie pozwoliłyby na rentowność takiej inwestycji. Ja tylko może jeszcze podkreślę, że w ubiegłym roku na przełomie lipca-sierpnia została uroczyście otwarta taka kolejka nad Soliną, nad Zaborą Solińską. No i z tego, co słyszałam od pana wójta Soliny, ale również od pana prezesa, zainteresowanie tąże kolejką przekroczyły wszelkie oczekiwania. Z pewnością pani też rozmawiała z przedsiębiorcami, którzy właśnie mają ośrodki wypoczynkowe. No, ostatni czas COVID-u rzeczywiście był odczuwalny dla wszystkich, ale turyści lubią te Góry Opawskie, nie tylko mieszkańcy naszego regionu. No i rzeczywiście trzeba coś zrobić, żeby one były bardziej atrakcyjne dla tych, którzy przyjeżdżają i mogą tutaj zostawiać pieniądze, bo to jest przecież ważne, żeby ten ruch się odbywał i by te miasta jak Głuchołazy, Prudnik, te wszystkie miejscowości by czerpały z tego. Tak, oczywiście. No, jest to wspaniały region, ale to jest region bardziej turystyczny i w ostatnich latach jednak ta infrastruktura hotelarska podniosła bardzo wysoko swój standard. Natomiast czego nam brakuje tam w tych właśnie rejonach? Brakuje nam takiej konkretnej infrastruktury turystycznej. Ja obserwuję to, co dzieje się chociażby po drugiej stronie granicy czeskiej. No, Czesi bardzo mocno inwestują w tego typu rozwiązania i to powoduje, że tysiące, może i miliony turystów odwiedza również niewielkie góry położone na terenie strony czeskiej. Ja uważam, że jak najbardziej Opolszczyzna, te tereny właśnie przecudowne. Zresztą muszę powiedzieć, że zarówno pan prezes Daniel Pitrus,
jak i druga osoba, pan pełnomocnik, bo mieliśmy też okazję dokonać osobiście jak gdyby oględzin, gdzie ewentualnie taka kolej mogłaby powstać, no byli też zachwyceni widokami i to jest to, czego właśnie nam brakuje. Tak, tutaj na pewno trzeba postawić też na poprawę infrastruktury, bo jeżeli ci turyści mają przyjeżdżać, ale jednak nie na narty, bo takie jest założenie, to trzeba im zaoferować ścieżki rowerowe, bezpieczne ścieżki do tego ruchu pieszego, czyli to, co możemy robić właściwie cały sezon. Mhm. No tak, też rozmyślaliśmy nad tym, co ewentualnie oprócz samej kolejki można byłoby jeszcze jak gdyby zastosować. Był taki pomysł toru całorocznego, saneczkowego, czy też bardzo popularne stają się pantraki, chyba tak to się nazywa, czyli te takie zjazdy na tych rowerach typowo górskich, czyli w jedną stronę osoba wjeżdża na górę z rowerem, a z powrotem w dół już po wyznaczonej oczywiście trasie rowerem. Kilka takich pomysłów się pojawiło. Oczywiście taka inwestycja, no, jak wszystkie ważne, duże inwestycje, no, będzie trwać. Aby się udało, aby ci turyści tutaj do nas przyjeżdżali i wzmacniali. Oni już przyjeżdżają. Oni przyjeżdżają, ale by chcieli, kochają. Kochają Góry Opawskie i bardzo dobrze, ale by mieli tę możliwość spędzenia bardzo atrakcyjnego czasu, by nie byli tymi turystami tylko na weekend, chociaż weekendy też są dobre, ale by chcieli u nas spędzać więcej czasu. Są też tacy, którzy przyjeżdżają tylko na jeden dzień, czyli tak zwana turystyka jednodniowa. Co zauważyłam, na pewno mieszkańcy Opolszczyzny, Dolnego Śląska, Śląska, ale nie tylko, naprawdę kochają nasze tereny, kochają Góry Opawskie i z wieloma osobami rozmawiałam, również z przedsiębiorcami, no i dlatego też postanowiłam w tym kierunku również lobbować. Tak, teren ma potencjał i będziemy zachęcać oczywiście turystów też za pomocą, dzięki naszej antenie, by tutaj przyjeżdżali i spędzali czas. Drugi temat dzisiejszej rozmowy, temat tego, co się działo w niedzielę wczoraj w Namysłowie. Gościła pani europoseł Anna Zalewska, przyjechała spotkać się z mieszkańcami. Jakie najważniejsze tematy? My oczywiście o tym mówiliśmy też w Kurierze, ale jakie najważniejsze tematy oprócz bezpieczeństwa wewnętrznego czy energetyki zostały poruszane? No wiadomo, tematem takim wiodącym tego spotkania było bezpieczeństwo szeroko rozumiane, bezpieczeństwo energetyczne, czy też bezpieczeństwo to, które związane jest chociażby z wojną na Ukrainie. Natomiast spotkanie było podzielone jakby na dwie części. W pierwszej części pani europoseł opowiadała między innymi o tych tak ważnych kwestiach, o tym też, co dzieje się na scenie politycznej Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, w Komisji Europejskiej. A druga część poświęcona już była takim typowym rozmowom poruszania ważnych kwestii mieszkańców powiatu namysłowskiego. Takie też się pojawiły. No, tych spraw było tak naprawdę mnóstwo. Chociażby bardzo ważna taka lokalna sprawa to kwestia połączenia kolejowego Namysłów-Opole. Tutaj na pewno będziemy, zamierzam ja osobiście rozmawiać z panem marszałkiem, żeby jednak przywrócić takie połączenie, że to jest ważne, żeby jednak miasta powiatowe z województwa polskiego miały dogodne połączenie do stolicy województwa. Kolejnym takim bardzo ważnym tematem to były też sprawy wsi. Ten temat jest bardzo żywy, bardzo gorący. No i były poruszane właśnie kwestie dotyczące chociażby zboża technicznego, tego, które jest sprowadzane z Ukrainy, ale nie tylko, tak naprawdę tych tematów było wiele. Zarówno tematów, które dotykają tylko i wyłącznie jak gdyby spraw powiatu namysłowskiego, ale też były tematy dotyczące spraw ogólnokrajowych
i ogólnoeuropejskich. Tak, podejrzewam, że problemy, no właśnie te dotyczące wykluczenia komunikacyjnego czy rolnictwa, one są obecne tak czy tak w każdym regionie, w którym pani europoseł bywa. W jakim nastroju wyjeżdżała? Zbudowana? Bardzo zadowolona. Było to bardzo dobre spotkanie. Spotkanie bardzo, mogłabym określić, bardzo żywe, czyli mnóstwo pytań w kwestiach chociażby też samochodów elektrycznych, czy w ogóle też pojawiły się takie pytania dotyczące tego, czy Unia Europejska zamierza też wprowadzić chociażby rozwiązania nie tylko dla samochodów elektrycznych, ale też dla sprzętu rolniczego. No bo to jest też bardzo duża obawa dla rolników, że wyjedzie sprzętem w pole z elektrycznym napędem i w pewnym momencie stanie i co dalej, tak? No to byłoby bardzo trudne sytuacje, ale tak jak mówię, pani europoseł wyjechała zadowolona, bardzo dobre spotkanie, mnóstwo poruszanych spraw, które na pewno będą ujmowane w odpowiednich dokumentach. Tak naprawdę o to chodzi, żeby rozmawiać, żeby spotykać się z mieszkańcami i w ten sposób tworzyć nasz program. Tak by te konstruktywne rozmowy przekładały się na to, co można zrobić dla Polaków. Tak, tak, tak. To właśnie o to chodzi. Sama nazwa tego programu Przyszłość to Polska. Nie chcemy jak gdyby budować programu na podstawie tego, jak my to widzimy, tylko najważniejszy głos to jest głos właśnie mieszkańców naszego kraju, naszego województwa. Musimy po prostu słuchać i później w dalszym ciągu realizować dokładnie tak, jak to robiliśmy w 2015 roku. Też odbywało się szereg spotkań. Można powiedzieć, że w każdym jednym powiecie i nie tylko takie spotkania się odbywały. Na podstawie tego powstał, na podstawie tych spotkań powstał program, który można powiedzieć, że w całości jest zrealizowany. I to samo działo się w 2019 roku. Też odbywały się spotkania na podstawie spotkań. Był kongres programowy też i przygotowaliśmy program, który również został wdrożony. My jesteśmy naprawdę jedyną partią polityczną, nie boję się absolutnie tego powiedzieć, która dokładnie to, co w swoim programie przedstawiała, zakładała, zrealizowała. Jedna rzecz, która nie do końca zafunkcjonowała, tak jak powinna, to Mieszkanie Plus. Natomiast ja też pragnę zauważyć, że został stworzony dodatkowy program w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego, z którego samorządowcy mogą korzystać. Jest tam dofinansowanie około 85%, czyli to nie jest pożyczka, tylko dofinansowanie. Do tego jeszcze środki z wojewódzkich funduszów ochrony środowiska mogą spowodować to, że te mieszkania rzeczywiście mogłyby powstawać, bo gminy mają tereny. Rząd polski daje środki na budowę takich mieszkań i można naprawdę pięknie wszystko to i będziemy połączyć. Do tego tematu z pewnością jeszcze wracać. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Ja przypomnę, moim państwa gościem była pani Katarzyna Czochara, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję.